Dzień dobry, nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. To samorządy ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W przeciwieństwie do rządu nie dysponują one jednak żadnymi środkami przeznaczonymi specjalnie na finansowanie skutków epidemii, a rezerwy budżetowe na wypadek klęsk żywiołowych są skromne. Kryzys będzie miał wpływ na wysokość i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów, czyli podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych. Jak na szczeblu lokalnym można pomóc przedsiębiorcom i chronić rynek pracy, zapytam burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, proszę powiedzieć, jak w czasie pandemii funkcjonuje Iławski Ratusz? Funkcjonujemy, pracujemy, obsługujemy mieszkańców, oczywiście w trybie takim zwolnionym. Pracujemy zdalnie, rotacyjnie, czyli można tak przyjąć takie założenie, że połowa załogi jest codziennie w ratuszu, a druga połowa pracuje w domach. Nasi informatycy przygotowali komputery naszych pracowników, żebyśmy mogli mieć wszyscy dostęp do pewnych materiałów na tyle, na ile oczywiście możemy mieć dostęp w swoich domach. I każdego dnia z każdego wydziału jest osoba, która mogłaby przyjąć i obsłużyć mieszkańca, ale ten kontakt z mieszkańcami, z osobami z zewnątrz ograniczyliśmy do naprawdę niezbędnego minimum. Czasem do ratusza przychodzi może w ciągu całego dnia 15-20 osób i te godziny przyjęć też wyznaczyliśmy między tylko 12 a 15, ale są też takie wydziały, które muszą pracować non-stop, jak na przykład Urząd Stanu Cywilnego, bo tutaj wydajemy na bieżąco akty zgonu i potwierdzamy też urodzenia, ale też w takiej formie jakby troszeczkę ograniczonej, więc jesteśmy do dyspozycji mieszkańców, pracujemy dalej, wypełniamy swoje podstawowe obowiązki, ale troszeczkę w zawężonej formule. U jednej z pracownic stwierdzono zakażenie koronawirusem. Czy ma to jakiś wpływ na pracę? Nie ma wpływu na pracę. Co prawda faktycznie jest jedna osoba u nas zarażona, jest teraz w szpitalu w Ostrudzie. Mogę naprawdę wszystkich uspokoić po raz kolejny już naszych mieszkańców. Osoba ta, jak tylko wiedzieliśmy, że małżonek tej naszej pracownicy jest osobą chorą, została odizolowana od nas. Pierwszego dnia już wtedy była w domu na takiej naszej jakby wewnętrznej kwarantannie. Miała robione zaraz po tym pierwsze badanie, pierwszy wymaz. Okazało się, że jest osobą zdrową, więc już wtedy nie była u nas w urzędzie. Po kilku dniach zgodnie z zaleceniami lekarzy badanie powtórzono i się okazało wtedy, że niestety jest osobą też zarażoną i duże jest prawdopodobieństwo, że to do tego zarażenia doszło w ostatnich godzinach pobytu razem z małżonkiem. Później małżonek trafił już do szpitala, do Ostrudy, a osoba ta, nasza pracownica, jeszcze przez kilkanaście godzin z nim przebywała i najprawdopodobniej wtedy doszło do tego zarażenia. Jesteśmy tutaj też w stałym kontakcie z sanepidem naszym Iławskim. Chciałbym to tutaj mocno podkreślić. Sanepid też nie wydał żadnych zaleceń co do zamykania urzędu. My wewnętrznie tutaj jako pracodawca podjąłem taką decyzję, że osoby, które mogły mieć kontakt z tą pracownicą w ostatnich tych godzinach, kilkunastu godzinach jej pracy, zostały też odesłane do domu i po prostu pracowały przez ostatnie kilkanaście dni w domach. Ale czują się bardzo dobrze, nie mamy w ogóle żadnych tutaj objawów wśród pracowników. Wydaje się, że sytuacja jest taka unormalizowana. Ta nasza pracownica też czuje się dobrze i wydaje mi się, że wszystko będzie w porządku. Wracając do ekonomii. W ostatnim czasie miasto skupiało się na informowaniu o zagrożeniu i propagowaniu profilaktyki. Teraz przedstawił plan pomocowy dla iławskich przedsiębiorstw. Na czym ta pomoc będzie polegała? Tak, ma pan rację. Te ostatnie tygodnie były skoncentrowane na tym informowaniu i to było duże zadanie dla naszego Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego, ale też tutaj ze współpracownikami zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc naszym przedsiębiorcom. I wczoraj właśnie poinformowaliśmy o tym w mediach, że taki plan pomocowy mamy przygotowany. Zdaję sobie sprawę z tego, że on nie jest w 100% idealny, że nie wyczerpuje wszystkich oczekiwań naszych pracodawców, ale też i tutaj chcę mocno bardzo podkreślić, samorząd lokalny nie ma dużego wachlarza możliwości takich pomocowych. Co możemy, to zrobimy. Tam, gdzie możemy szukać oszczędności, szukamy oszczędności. Te środki będziemy transferować do naszych przedsiębiorców. I mamy kilka takich narzędzi bardzo mocnych, które będziemy wykorzystywać. Pierwsze narzędzie to jest takie, czy mam opowiadać, panie redaktorze, czy od razu? Oczywiście, czekam na konkrety, jak najbardziej. Tak.
Pierwsze, co możemy zaproponować, to oczywiście obniżenie lub umorzenie dzierżaw lokali, które należą do miasta. I tutaj każda taka decyzja będzie rozpatrywana bardzo indywidualnie. I apeluję tutaj do przedsiębiorców, którzy dzierżawią od nas lokale. Możecie Państwo składać do nas wnioski o obniżkę tego czynszu lub umorzenie w całości. Będziemy tutaj tak wartościować te kwoty obniżek. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił całkowicie swoją działalność, będzie mógł dostać nawet umorzenie do 100%. Ale jeżeli funkcjonuje w ograniczonym zakresie, wtedy ta obniżka będzie może w 50%, może 60%. Na pewno będzie ona znacząca, ale zawsze będzie to rozpatrywane indywidualnie i będzie tylko kierowane do tych przedsiębiorców, którzy faktycznie ponoszą straty z tytułu wprowadzenia na terenie naszego kraju tego zagrożenia epidemicznego, które nastąpiło od 13 marca tak naprawdę. I to jest taka data ważna też, bo od tego momentu jest ten pakiet wprowadzony. Oprócz obniżek czynszów czy umorzeń tych czynszów też proponujemy przedsiębiorcom odroczenie opłat czy podatków, terminów płatności, rozłożenie na raty, a już w skrajnych takich przypadkach umorzenie podatków w 100%. I to też bardzo mocno chcę podkreślić wszystkim przedsiębiorcom. Każda taka decyzja będzie podejmowana na wniosek danego przedsiębiorcy, będzie rozpatrywana indywidualnie, będzie rozpatrywana od 13 marca, czyli to jest znowu ta data taka krańcowa. I to są takie chyba najmocniejsze instrumenty, które możemy dzisiaj przedsiębiorcom naszym tutaj lokalnym zaproponować, bo z tego tytułu najwyższe koszta są prowadzenia działalności gospodarczej. I pewnie tych podań, tych wniosków, tych próśb o to będzie tutaj z tego tytułu najwięcej. Ja myślę, że najwięcej próśb i wniosków będzie o zawieszenie i zakończenie ewentualnie działalności gospodarczej. W jaki sposób w tym temacie wychodzicie Państwo naprzeciw mieszkańcom? Tych próśb jest już w przeciągu ostatniego miesiąca, tych zawieszeń było około 40, tylko tutaj proszę pamiętać, że ta liczba 40 nie odnosi się tylko do mieszkańców Iławy, bo zarówno mieszkańcy gminy czy innych miast mogą u nas zgłosić zawieszenie swojej działalności. Mieliśmy też kilka wznowień działalności i kilka rozpoczętych działalności, więc no, na pewno to się nie zbilansuje jeden do jednego. Ale też widać, że niektórzy szukają swojej szansy w tym ciężkim czasie na otwarcie działalności i na szukanie takiej luki, tak, tego, co jest potrzeba na lokalnym rynku. Jeżeli chodzi o samą działalność, zawieszenie samej działalności gospodarczej, to tutaj jedynie co możemy zrobić, to przyjmować wnioski w trybie takim natychmiastowym po prostu, bo jesteśmy tylko administratorem jakby tego zawieszania. Nie mamy tutaj żadnych specjalnych ułatwień, ale będziemy też w tym naszym pakiecie całym informować przedsiębiorców, żeby po prostu o tym nie zapomnieli, że mogą zawiesić działalność gospodarczą w każdym momencie i bezpłatnie. I to też jest jakieś rozwiązanie, żeby po prostu nie iść w jakieś koszta, które mogą pogrążyć daną firmę. O tym będziemy informować, ale jak mówię, no to jest tylko taka nasza pomoc informacyjna, promocyjna. Bo pewnie przedsiębiorcy o tym wiedzą, że to jest taki moment, że mogą czy powinni rozpatrzeć zawieszenie swojej działalności i nie generowanie dodatkowych kosztów. Wywóz śmieci to kolejne koszty, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z tym, że nie prowadzą działalności gospodarczej. W jaki sposób to można uregulować? Tak, tutaj wiemy już i o tym właśnie chcemy informować, przypominać, bo pracodawcy, przedsiębiorcy często o tym zapominają, że mogą złożyć do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca taką deklarację, nie do nas, ale do Związku Gmin Czyste Środowisko, do Ostródy, deklarację zerową na przykład, jeżeli zawieszają działalność gospodarczą i ta deklaracja zawiesza wywóz odpadów i tak naprawdę schodzi z kosztów danego przedsiębiorstwa. A biorąc pod uwagę, że ten okres zawieszenia tych działalności czy wstrzymania będzie być może nawet kilkumiesięczny, to nie ma co generować sobie kosztów i też o tym informujemy, też o tym przypominamy, że takie zawieszenie tej gospodarki odpadami można złożyć i też te koszta będą w tym momencie na przykład zerowe. I to też chcemy o tym przypominać. Kolejny nasz punkt taki do pomocy będzie bardziej taki informacyjno-doradczy. Mamy dedykowany mail i mamy dedykowany telefon. O tym będziemy też informować, przypominać naszym lokalnym przedsiębiorcom. Będziemy zbierać wszystkie
materiały, instrumenty pomocowe, które są zewnętrzne, czyli będziemy informować o tym, jaką pomoc daje Urząd Pracy, jaką pomoc daje Bank Gospodarstwa Krajowego, jaką pomoc daje tarcza rządowa. Te zapisy często nie są łatwe i będziemy chcieli być takim tutaj punktem doradczym, konsultacyjnym dla naszych przedsiębiorców. Jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytanie, będzie chciał prosić o pomoc w poszukaniu jakiegoś rozwiązania, to będzie mógł się do nas zgłosić. Mamy dedykowanego pracownika, który będzie pod telefonem, będzie też obsługiwał pocztę elektroniczną. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie z tytułu właśnie tarczy, pomocy BGK-u czy Urzędu Pracy, może się do nas zwrócić z pomocą. Będziemy starali się nakierować, jak dany problem rozwiązać i gdzie szukać danej takiej pomocy. Być może się wydaje to tak na początek takie rozwiązanie banalne, ale z tego co wiem, to przedsiębiorcy czasem nie mają czasu szukać w przepisach tych rozwiązań, czytać tych zapisów ustawy antykryzysowej. My będziemy od tego, żeby pomóc takiemu pracodawcy po prostu znaleźć właściwe rozwiązanie. Jeżeli nie będziemy wiedzieli czegoś, zapiszemy problem, zapiszemy specyfikę danej firmy, pytanie zapiszemy i po prostu poszukamy sami w tych przepisach, z takich trudnych zapisach rządowych i będziemy odzwaniać do tego przedsiębiorcy. I to jest nasza też taka pomoc na tu i teraz. Prosimy też... E-mail i numer telefonu znajdziecie Państwo w opisie tego materiału. Proszę bardzo. Tak, dokładnie. Też wychodzimy z takim pytaniem do naszych przedsiębiorców i o to prosimy. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś sugestie, podpowiedzi, wiecie, jak możemy Wam pomóc tak naprawdę, prosimy o kontakt z naszym urzędem. Być może znajdziemy taką furtkę, która w bezpieczny sposób dla nas, dla naszej administracji będzie pozwalała nam pomóc Wam jako przedsiębiorcom, ponieważ to Wy tak naprawdę wiecie, w czym możemy Wam pomóc, jakiej pomocy oczekujecie. I jeżeli ta tarcza antykryzysowa, jeżeli zapisy naszych ustaw wszystkich będą pozwalały nam pomóc, to na pewno tutaj deklaruję swoją daleko idącą elastyczność i taką pomoc będziemy oferować. Ale mówię, proszę tutaj taką rzetelną informację, gdzie moglibyśmy my jako urząd, jako lokalny samorząd pomóc. Na pewno do tej pomocy się przychylimy. Czy to w postaci podatków, jakichś innych rozwiązań. Jesteśmy tutaj naprawdę otwarci na wszelkie propozycje. Ale to jest też takie pole manewru, pole do współpracy ze strony przedsiębiorców, żeby nas o tym wszystkim informowali. Ale jesteśmy tutaj bardzo elastycznie nastawieni do tego i deklarujemy taką przychylność. Plan pomocowy będzie na pewno kosztował budżet. Jakie zmiany w budżecie pociągnie za sobą wdrożenie tego planu i ile to będzie szacunkowo kosztowało? Mieliśmy takich kilka spotkań tutaj w ratuszu wewnętrznych, rozmawialiśmy o tych rozwiązaniach. Nie były to łatwe decyzje, ale też jest taki czas trudnych decyzji, więc podjęliśmy je dosyć szybko. Poprosiłem wszystkie wydziały, poprosiłem dyrektorów jednostek, poprosiłem panią skarbnik o przeanalizowanie budżetu. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i tak na szybko mogę powiedzieć, że Wszystkie imprezy marcowe, kwietniowe i majowe w Centrum Kultury, w Centrum Sportu są odwołane. Nie będzie więc na przykład rajdu pomarańczowego, czyli naszej takiej tradycji już wieloletniej. Przyjeżdżali co roku do nas goście z naszej partnerskiej gminy Stolen z Holandii. Była to taka impreza już bardzo rozpoznawalna. Jej niestety w tym roku nie będzie. Wszystkie imprezy do końca maja są odwołane. Dodatkowo ograniczamy promocję naszego miasta. Tam znaleźliśmy ponad 60 tysięcy złotych oszczędności, takich środków, które zamroziliśmy tylko po to, żeby móc pomóc naszym lokalnym przedsiębiorcom. Dokonaliśmy cięć też tutaj w urzędzie. Ograniczyliśmy delegacje, drobne zakupy, ograniczamy wydatki na tonery, na paliwo. To wszystko po to, żeby zebrać środki w fundusze, tak jak Pan mówił, na ten pakiet pomocowy. Mamy pewną pulę pieniędzy przygotowaną na ten pierwszy rzut, że tak powiem, na tą pierwszą partię. Jesteśmy przygotowani na te pierwsze dwa, może trzy miesiące pomocy. Każdy kolejny miesiąc, jeżeli ta sytuacja z wirusem nie uspokoi się do końca kwietnia, do końca maja, to ta pomoc będzie automatycznie rozszerzana o kolejne złotówki, o kolejne środki finansowe. Na razie mamy pierwszy pakiet pomocowy przygotowany, powiedzmy, na te pierwsze 2, 3, 4 miesiące. Zobaczymy, jaka będzie skala próśb o te umorzenia, o tę pomoc. Widzę, że pierwsze podania już się pojawiają, zarówno o rozłożenie na raty, więc taka prośba jest o łagodną formę pomocy, ale są też pierwsze podania o umorzenia podatkowe.
i one na pewno też będą realizowane, ale jak mówię, te czynności nasze, które wykonaliśmy, sprowadziły się do tego, że szukaliśmy oszczędności tu u nas w urzędzie i proszę też właśnie naszych mieszkańców o taką daleką idącą wyrozumiałość. To jest tak naprawdę czas próby dla nas wszystkich. Z jednej strony dla naszego samorządu tutaj lokalnego, dla nas, dla urzędników, dla Rady Miejskiej, dla burmistrza. Z drugiej strony to jest czas próby dla przedsiębiorców, żeby też podejmowali racjonalne decyzje, ale o to jestem spokojny, bo przedsiębiorcy zawsze wiedzą, jak zarządzać swoją firmą w najlepszy sposób, więc o to jestem spokojny. Ale z drugiej strony jest to też czas próby dla naszych mieszkańców, żeby pamiętali o tym, że podstawowym zadaniem teraz naszego samorządu, moim jako burmistrza, radnych Rady Miejskiej, jest to, żeby zadbać z jednej strony o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to jest to, o czym Pan mówił na początku, że informowaliśmy o tym, jak się zachować, a z drugiej strony musimy jako samorząd pochylić się nad miejscami pracy, nad naszymi lokalnymi przedsiębiorcami i ta pomoc w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach będzie kierowana właśnie do naszych przedsiębiorców, żeby uchronić jak najwięcej miejsc pracy, bo lokalne miejsca pracy to są z jednej strony podatki, ale z drugiej strony to jest po prostu życie mieszkańców takie standardowe, czyli możliwość robienia zakupów, możliwość opłaty za mieszkanie czy inne media. I proszę tutaj mieszkańców o to, żeby pamiętali, że te wszystkie oszczędności, które będą spowodowane zmniejszaniem zakresu naszych usług tak naprawdę, tak? No bo nie będziemy organizować imprez, nie będziemy organizować wydarzeń kulturalnych. Będziemy też pewnie zawężać naszą funkcjonalność na mieście. Może będzie mniej troszeczkę sprzątania, nasadzeń tych pięknych bratków, z których słynęliśmy w ostatnich latach. To wszystko będzie miało odzwierciedlenie w naszym mieście, ale to będzie wszystko służyło temu, żeby pomóc naszym tutaj przedsiębiorcom. Jestem stale w kontakcie zarówno z przewodniczącym Rady Miasta, jak i z naszymi radnymi, którzy też tutaj apelują o to, żeby ta pomoc była jak największa i ona będzie jak największa z naszej strony, ale tak jak powiedziałem, no musimy tutaj wszyscy jakby spiąć się i pamiętać o tym, że raz to walka o zdrowie naszych mieszkańców i o bezpieczeństwo, czyli maseczki, dezynfekcja rąk, to wszystko co się dzieje, a dwa walka o każde miejsce pracy i ten pakiet pomocowy będzie temu służył. Rozumiem, że współpraca z Radą układa się jak najbardziej pozytywnie. Proszę mi powiedzieć, czy możemy się spodziewać, że w końcu w ten piątek Rada się zbierze? Współpraca jest pozytywna. Tutaj dostaję dużo takich sygnałów wsparcia i też takich deklaracji, że jeżeli będziemy potrzebować jako samorząd wsparcia radnych, to wsparcie na pewno otrzymamy. Radni też do mnie telefonują, pytają się, jak sytuacja w ratuszu, prawda, jak to wszystko przebiega, wykazują się dużą troską. Czy sesja się odbędzie? Dzisiaj już wiemy, tak naprawdę wczoraj wiedzieliśmy już po południu, że w piątek tej sesji nie będzie ostatecznie. Mieliśmy plan taki, że spotkamy się w kinie, jednak przewodniczący zdecydował o odwołaniu tej sesji, więc my się do tego dostosowujemy, ale poprosiłem jednocześnie nasze służby informatyczne, żeby szukały rozwiązania na zdalną sesję. Ostatnia nasza próba nie wyszła. Być może po prostu to był też test dla nas, żebyśmy poszukali innych rozwiązań. Mamy dwa oprogramowania na oku, że tak powiem, które być może pozwolą nam na przeprowadzenie zdalnej sesji. I też po prostu dajemy sobie kilka dni dłużej na to, żeby po świętach już na spokojnie spotkać się i zdalnie w formie wideokonferencji tę sesję poprowadzić. Jeżeli to nie będzie możliwe, to zrobimy taki plan minimum, czyli to będzie taka sesja tylko mówiona, że tak powiem, radni będą głosować nad najpilniejszymi uchwałami. Ja będę, czy przewodniczący będzie referował po kolei, po prostu punkt po punkcie, a radni z domów, z tabletów będą głosowali. Więc przypuszczam, że w przeciągu jeszcze najbliższych kilku dni to spotkanie, ta sesja Rady Miejskiej się odbędzie, bo musimy pewnych dokonać przesunięć budżetowych, ale potrzebujemy jeszcze kilku dni, żeby tak naprawdę tutaj o to zadbać, żeby to w sposób bezpieczny przeprowadzić. Wróćmy jeszcze na chwilę do finansów. Mówił Pan, że miasto przygotowane jest na pierwsze 2-3-4 miesiące obciążeń finansowych. Co później, jeżeli sytuacja kryzysowa przedłuży się, co z imprezami, które miałyby się odbyć w wakacje, a być może się nie odbędą? Co z inwestycjami, które były zaplanowane, a być może nie będą mogły być zrealizowane? Jakie skutki finansowe pociągną te decyzje? Bardzo dobre pytanie, panie dyrektorze. Tutaj poszliśmy takim trybem myślenia, że w pierwszej kolejności ograniczamy naszą działalność, działalność sportowo-kulturalną. W ostateczności będziemy ograniczać inwestycje, bo inwestycje to są takie wydatki, które są potrzebne naszemu miastu. One też dają taki napęd, bo też musimy jakby zamawiać materiały, prawda? Ktoś ma pracę, bo jest projektant, jest inspektor nadzoru.
nadzoru, są firmy, które wykonują nasze zlecenie, więc to też jakby jest przekierowanie tych środków w miejsca pracy, w pracę dla naszych mieszkańców, więc z tych inwestycji będziemy rezygnować tylko w ostateczności. Najpierw idą pod cięcia imprezy sportowe, imprezy kulturalne, nasze wydatki jako urzędu, bo umówmy się, bez tego możemy przeżyć w tych trudnych czasach, więc nie są to potrzeby pierwszego kontaktu, pierwszej takiej potrzeby. I tak jak powiedziałem wcześniej, na razie mamy imprezy ucięte wszystkie do końca maja. Po świętach wielkanocnych będziemy rozmawiać z dyrektorami, co robimy z imprezami czerwcowymi, lipcowymi i sierpniowymi. Jeżeli ta sytuacja w kraju nie uspokoi się, nie unormalizuje, jeżeli nie będziemy widzieli, że ten spadek, jeżeli jest tak naprawdę spadek zachorowań, to niestety będziemy musieli cały sezon nasz wakacyjny zamrozić. I na to wszyscy jesteśmy przygotowani. Zarówno Centrum Kultury, jak i Centrum Sportu pracują w takim trybie na razie zdalnym, ale są przygotowani do tego, żeby uruchomić te wszystkie imprezy. Jeżeli by się okazało oczywiście, że ta sytuacja w państwie naszym się normalizuje, to wtedy zarówno Dni Iławy, zarówno gala, która miała się, uroczysta gala, która miała się w rocznicę urodzin naszych miejskich odbyć pod koniec czerwca, Sound Lake, Tarka, Szanty, to wszystko może się odbyć. Ale jeżeli ta sytuacja nie będzie się uspokajała, a są takie prognozy, że niestety nie, mogę tutaj Państwu na pewno zadeklarować ze 100% pewnością, wszystkie środki, które wrócą do nas, zostaną w jednostkach i wrócą do nas w ostateczności, będą przekierowane na pomoc naszym przedsiębiorcom. Tak więc każdy miesiąc kolejny zamrożenia tej naszej funkcjonalności jako samorządu lokalnego przez koronawirusa będzie powodował to, że ten pakiet pomocowy skierowany dla naszych przedsiębiorców będzie rósł tylko i wyłącznie. I mogę tutaj uspokoić, że urząd nie będzie dokonywał zbędnych wydatków. Te wszystkie wydatki pomniejsze, zakupy tonerów, papieru, to sprowadzamy do totalnego minimum. Każda złotówka zaoszczędzona z naszej działalności, z jednej strony poprzez niewykonywanie jakiegoś zadania, ale poprzez szukanie oszczędności po prostu w funkcjonowaniu naszego miasta, będzie transferowana do naszych przedsiębiorców, lokalnych firm, które będą ratowały wszystkie miejsca pracy. Jeżeli pan redaktor by oczekiwał ode mnie takiej informacji, na ile ten pakiet pomocowy będzie opiewał, trudno mi tak naprawdę dzisiaj taką kwotę podać. Ja tylko mogę powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy przygotowani na taki pierwszy rzut, na pierwszą taką tarczę i to jest około miliona złotych, półtora może miliona złotych pierwszej takiej pomocy. I na to jesteśmy gotowi. Każdy kolejny miesiąc będzie rósł o kolejne setki tysięcy złotych i te pieniądze będą transferowane. Ale też nie oszukujmy się, panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli pomoc rządowa nie będzie odpowiednia, nie będzie na odpowiedniej wysokości, jeżeli ta tarcza kryzysowa, antykryzysowa nie będzie zmieniona, nie będzie bardziej uelastyczniona, to my jako samorząd nie damy rady pomóc naszym przedsiębiorcom i myślę, że oni to doskonale wiedzą, bo to są obłożenia chociażby ZUS-owskie, które są bardzo, bardzo duże względem pracodawcy, jak i wszystkich pracowników. Jeżeli tutaj nie będzie pomocy ze strony państwa, to my jako samorząd, i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako burmistrz, nie damy rady w 100% pomóc naszym przedsiębiorcom. Te nasze rozwiązania, które są przygotowywane, które tutaj konsultujemy z naszym środowiskiem, one mogą być taką tarczą pomocową, wspomagającą, ale jeżeli chodzi o pomoc taką w 100%, to niestety klucz jest po stronie rządu i to rząd ma instrumenty do tego, żeby pomóc naszym lokalnym przedsiębiorcom. Zresztą widzimy, jak działają rządy innych państw, prawda? Mamy to porównanie. Ale my tutaj na szczeblu samorządowym możemy troszeczkę pomóc tymi podatkami i tymi podatkami będziemy pomagać, ale i to uprzedzam, będzie się wiązało z tym, że zakres działalności naszego miasta będzie się niestety kurczył. To będzie miało odzwierciedlenie na tym, że nie będzie tak pięknie obsadzone kwiatkami nasze miasto. Sprzątanie może miasta będzie troszeczkę ograniczone, chociaż to też będę regulował w ostateczności już, bo my tak naprawdę funkcjonujemy z tych podatków, a skoro tych podatków będzie mniej wpływało, to musimy mieć świadomość wszyscy, że ten zakres funkcjonowania naszego miasta będzie mniejszy. I tutaj proszę wszystkich mieszkańców o taką daleko idącą wyrozumiałość, że to robimy tak naprawdę dla nas wszystkich. Musimy zacisnąć pasa, musimy troszeczkę przymknąć oko na te wszystkie niedociągnięcia, które będą w mieście, a robimy to dla naszych przedsiębiorców i o to będę ciągle tak naprawdę apelował. Pozostaje trzymać kciuki, że ta sytuacja potrwa jak najkrócej. Ja panu dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Życzę dużo zdrowia i też wytrwałości w tej trudnej sytuacji. Dużo zdrowia, do usłyszenia. Przypomnę dziękuję. Tylko państwu, że rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej Radionet.info, Facebooku, YouTube oraz w formie podcastu w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Do usłyszenia.
We'll be right back.